Lubuski Teatr, sobota, rozpoczynamy drugi dzień po noworocznych konfrontacji teatralnych. Drugi dzień pokotu rozpoczęły warsztaty aktorskie. Teatr Szkołą Życia, od improwizacji po świadomą obecność, prowadzone przez Joannę Koc oraz podstawowe zadania sceniczne prowadzone przez Roberta Kurasia, aktorów Lubuskiego Teatru. Dziś na scenie wystąpiło 5 zespołów teatralnych oraz 3 artystów, którzy zaprezentowali się w monodramach. Na Pokocie jestem po raz pierwszy. Jestem zachwycony formułą tego festiwalu przeglądu, dlatego że on jest bardzo demokratyczny. Tutaj mogą pojawić się drużyny z różnych bajek i to ma swój wdzięk, to ma swoją ogromną siłę, że spotykamy się tutaj z bardzo młodymi ludźmi, którzy w różny sposób zabierają głos w dyskusji albo mierzą się z tematami, które są dla nich ważne, albo są wpakowane w takie sytuacje trochę odtwórcze, ale dzięki temu myślę, że mogą pokazać coś na kształt warsztaciku, który już mają, albo mogą się dowiedzieć, że droga przed nimi jeszcze długa. Można spotkać tutaj cudownych, bardzo otwartych ludzi dojrzałych, odważnych, dla których jestem przekonany, ma to ogromny wymiar terapeutyczny. Wielość i różnorodność form, które zostają tutaj proponowane, daje takie poczucie, że każdy z nas może znaleźć swoją drogę, każdy z nas może znaleźć swoją ścieżkę i jeśli trafi na dobry zespół, na fajną drużynę, to razem można robić mądre rzeczy, które, to się zdarzyło tutaj kilka razy, potrafią wzruszyć, potrafią złapać za serce i jestem przekonany, że o co najmniej kilku wydarzeniach, a może inaczej, o co najmniej kilku osobach, które zobaczyłem na tej scenie, będę opowiadał moim przyjaciołom.